Dzień dobry, witam serdecznie na nowym odcinku z Magnesem. Idę sobie po wale. Tak na mapie sprawdziłem, że jest tu droga, no i w sumie droga jest. Ale myślałem, co będę samochodem się tarabanił tutaj. Jak mogę się kawałek przejść takim pięknym szlakiem. No i tam w tle, nie będzie widać na kamerze, jest most kolejowy, który ostatnio wyhaczyłem. Jakoś mi wcześniej umknął, więc do niego idę. Do zobaczenia na miejscu, no chyba, że coś ciekawego spotkam po drodze. Narka. No i kurczaki, wykrakałem. Powiem wam tak, no tutaj dzicz totalna, czyli otwarta przestrzeń trawy. A za wałem, no to sobie szedłem i były domy, normalnie jest wieś. Zabudowania prawie przez cały ten wał. No jakiś patrzę park, stare dęby. Nie spodziewałem się tego, bo to niedaleko wszystko jest, Sandomierza. I idę dalej i patrzę, a tu ruiny. Ruiny jakiegoś dworku. Jak to pięknie wygląda wszystko. Kto budował? Patrzcie, tutaj, tam jest rzeka, teren zalewowy, wał, dworek. Proszę bardzo. Dworek. I to naprawdę pięknie wygląda. Zejdziemy tutaj niżej. Oczywiście jest ogrodzone, ja nie będę tutaj wchodził, się włamywał. Ale kurczę, filary takie tutaj drewniane, takie ozdobione deski. Pusto w środku, widzę, że to tam nic ciekawego nie ma. Natomiast z zewnątrz, no to bardzo ciekawie wygląda. A i tam coś jest. Tam coś jest. Pójdę do końca. O Jezu. Tu jest napisane, to jest miejscowość Trześń. Dworek w Trześni. Już wam mówię. Patrzcie sobie na dworek, a ja wam poczytam. Zabytkowy dworek powstał w drugiej połowie XIX wieku. Wchodził w skład zabudowań folwarcznych należących do majątku Tarnowskich. Pełnił rolę siedziby zarządcy gospodarstwa. Ale mega. No tego się nie spodziewałem, idąc tutaj w Krzoki. Czyli ten park cały z tymi dębami, to też to był ten folwark. Ale super. Szkoda, że w takim stanie. No tam widziałem, że jakieś okno wprawili. Jedno plastikowe, no ale co z tego, jak tu wszystko jest przegniłe. Wiecie, co tam była dalej furtka? Ja sobie tu wszedłem po prostu. Przez furtkę otwartą. Także tylko tak szybko zajrzę i idziemy na magnes. O, patrzcie, to jest wszystko. Ledwo się trzyma. Chyba dach jest w najlepszym stanie. Te belki wszystko na wylot przegniły. No fajnie by było, jakby ktoś się tym zaopiekował bardziej. Bo to postoi jeszcze trochę i do widzenia. O kurczaki. Krzoki rosną, czyli tutaj jest dziura w dachu. No widzicie, ja musiałem wleźć, przecież nie mogłem nie wleźć. O, tutaj jedna ciekawa rzecz jest. Piec kaflowy. Jeszcze nawet kafle zostały. Piękne, to drogie rzeczy. Widać, że z lepszego materiału. Takie wzorki, tutaj jakiś jeden zielony na rogu, różny kafel. No tak. I co? O, tu drzwi. Ściany kolorowe. Żółte, niebieskie, zielone. Dobra, spadam stąd, narka. No, to dobra, doszedłem do tego mostu.
taki niepozorny, ale chyba wymieniany był, bo widać też, że te filary nie są tak stare jak reszta nasypu tam, więc może coś im wpadło. Się zaraz okaże. Trochę takie miejsca mnie przerażają, co tu się mogło dziać. No jest rzeka. Jakoś spróbuję tu porzucać. Do zobaczenia. No i pierwszym fantem jest taki gwóźdź. No, trzeci rzut i jest podkładka, także dobrze się zapowiada. Tutaj jakiś gwóźdź. Spoko. No, troszeczkę porzucam tak sobie. Zobaczymy, czy na żywo coś się złapie. A jak nie będzie fantów na żywo, to dopiero jak coś złapie, to wam pokażę. No tam cały czas coś się chwyta. Ale to chyba kamienie przede wszystkim. Nie znam tego miejsca zupełnie. Jestem tu pierwszy raz w życiu. Więc nie mam pojęcia, co tu może być. Jakieś kawałeczki zardzewiałe na razie. Także wszystko się może zdarzyć. No mam takie fragmenty zardzewiałe. Takie rupiecie. Ale coś konkretnego by się przydało. Widzę, że most jest tutaj nitami łączony, więc może jakieś stare nity. A może wcześniej były wkręty. Powinny być wkręty. O, coś tam się przewala, ale to chyba kamienie. Ciężko powiedzieć. Nurt jest dość dobry. O, patrzcie, jakie kule. To jest prawdopodobnie nit właśnie. Tak mi się wydaje. Trzeba będzie ostukać później. Na razie na kupę. No. Ktoś tam chodzi? Chyba nie. No. Nie wziąłem skrzynki, bo kawał drogi się szło, więc nie targałbym tego. A jak coś znajdę, jakiś fajny złom, to do plecaka zapakuję. Dobra, rzucamy, nie ma czasu. Dobra, teraz wyciągam i jak nic nie będzie, to dopiero się zobaczymy przy jakimś fancie. O, no takie obgryzki. Ale fanciora wytargałem. Ledwo co. Bo ciężki i obrośnięty strasznie. Ale jest. Kurczę. Fajny. Jakiś kawałek podkładu też chyba. Wow, to waży 6 kilo. Na pewno. Ekstra fant. No i złowiłem jeszcze takiego nita, właśnie go stukałem tu o kamień. I wyszedł kształt prawidłowy. Grzybek taki. Mam trochę słaby dostęp tutaj do brzegu, bo utwardzam sobie tutaj jakimiś kłodami, ale patrzcie, no to już tradycja jest, w końcu jest i pod tym mostem wkręt jest, tradycja utrzymana. No, czyli jeżeli taki wkręt tutaj jest, to i podkładki będą i wszystko. No to rzucamy dalej, jest nadzieja. No, wychodzą takie paskudztwa zardzewiałe. Trochę tego złomku jest. Ale coś tutaj widzę.
pomarańczowego. Co to może być? Coś wędkarskiego. O proszę, patrzcie, chyba spławik, nie? Tak to się nazywa. Ładny chyba jest. W dobrym stanie, tylko nie ma. Nawet ma tutaj to oczko takie, nie? Killer. No proszę. Kolejne małe kotleciki, takie pulpeciki. Nity. Później je oczyszczę. Coś tu jest. Aha. No drugi wkręt. Tylko że nie przypomina jeszcze wkręta. Teraz go. O, teraz. Teraz wygląda jak człowiek. Chodź do światła. Młody. No. A taki inny trochę, nie? Taki ma bardziej tutaj szpikulec z tej strony. To już z zaboru austriackiego. A nie rosyjskiego. Nie, to tylko takie moje podejrzenia, nie? No, takie coś wydargałem. Gwóźdź i blacha wędkarska. Pięknie płynie woda, fajny dźwięk, szum fal, gdzieś tam w tle jakiś ptaszek ćwirka. Czego więcej potrzeba? Spokój, cisza. Kotlety wychodzą na wierzch. Tym razem taka podkładka mała z wodorostami ozdobiona. Fajnie. Teraz jeszcze taki taka śruba chyba. No i jeszcze pójdę sobie pod most drogowy. Może jeszcze coś pod mostem drogowym będzie. No tutaj to by było na tyle. No jest kompletne odludzie. Więc jedyne fanty jakie mogły być to właśnie z mostu. Podsumowanie z mostu kolejowego. Mamy tak, taki kawałek żelastwa. Chyba szyny. Po prostu dwa wkręty, taki nit, taka śruba, wszystko z innej parafii. Tutaj ciekawe też takie z dziurką podkładki, też każda inna, wielka, mniejsza i najmniejsza. Nakrętki dwie, tutaj taki bolec, no takie druciki też, ładne rzeczy, także wszystko mi się do plecaka ładnie zmieści. No i tu jeszcze wędkarski taki komplet. Akcent wędkarski. Dobrze, lecę. Sam fakt, że sobie idę teraz i jest pięknie, ciepło. To jest fajne. Słoneczko świeci. Cisza. I spokój. No, przy okazji oczywiście kilka śmieci podniosłem. Lekkie są, nie zawadzają, więc przy okazji, skoro już tu przylazłem, to mogę coś ze sobą zabrać, prawda? Puste, lekkie. Każdy to uniesie. Nawet najsilniejszy mężczyzna. No, skoczyłem na chwilę pod most drogowy. No i mam pierwszego boba. Taki zardzewiały dziad. Kawałek jakiegoś gwoździa. Rzucam dalej, ale nie wróżę nic dobrego. Może się zaskoczę. No moi mili, coś jest. Jednak mnie zaskoczył ten most. Coś ciągnąłem i jedną rzeczą to była gałąź, którą tu widać. I już się przestraszyłem, że to będzie to, ale jeszcze coś z tego mułu, patrzcie, paskudztwo. Wychodzi. Żaba błotna. Jest! Czekajcie, tu wrzucę. O, masakra.
coś porządnego. Spróbuję to opłukać trochę w tym tego syfu, żeby to jakiś kształtów nabrało. Ale nie sądzę, że coś to pomoże. No po prostu jakiś pręcior dość gruby. Aha, pręt. Albo łom. Patrzcie, wychodzą takie wzorki. Kawał, tu szpikulec na końcu. No, to porządny złom. Elegancko. Patrzcie, jakie łapsko. Paskudne. No i przeszedłem od mostu drogowego tutaj kawałek. Z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj takie ruiny wiaduktu są. A po drugie, myją most, myją barierki. Akurat dzisiaj, pierwszy raz łowię w tym miejscu, akurat dzisiaj myją barierki wodą pod ciśnieniem i cała ta mgła, cały ten brud właśnie spada, więc uciekam stamtąd, żeby mnie nie ochlapali. No i co? No i przyszedłem tutaj i znowu moje przeczucia nie zawiodły, bo jest fancior. O! A tego się nie spodziewałem. To jest rączka od jakiegoś roweru chyba. No, uchwyt od roweru. No jednak, mamy tutaj coś jeszcze. I taką ciekawostkę wam powiem. Teraz sobie przypomniałem, że jadąc z Sandomierza, czyli stamtąd, na Stalową Wolę, musimy pokonać takiego zygzaka na ulicy Trześniowskiej, czyli jedziesz, później skręcasz tak i z powrotem tak i wjeżdżasz na ten most. Podobno pierwotnie ta droga miała iść właśnie tak jak ten wiadukt i tutaj prosto, jak strzała. I wtedy nie byłoby tego zygzaka. Ale tam ktoś mieszkał i po prostu nie pozwolił, nie sprzedał swojej działki. No i trzeba było zrobić takie dwa ostre zakręty. Jak będę pamiętał, to pokażę wam na mapie. Ale jak zapomnę, to też nie bądźcie na mnie źli. Mam coś. Mam coś porządnego. Haha. O, rua, kawał rury. Wow, co to? Wygląda jak lufa. Ekstra fancik, po prostu. No wyrzuć to z siebie. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo, że oglądaliście mnie i do zobaczenia w następnym odcinku. Może wykopki tym razem zrobię. Pozdrawiam serdecznie, hej!